Jeśli chodzi o bezpośrednie skutki podwyżek w tym roku, to jest 2 miliony złotych. Przypomnę, że dostaliśmy subwencję zwiększoną o kwotę 758 tysięcy złotych. Do tego trzeba dodać 920 tysięcy, to jest zmiana wysokości dodatków za wychowawstwo. Bolesławiecki powiat znalazł się w gronie tych samorządów, którym udało się uniknąć zaciągania kredytu na wypłatę podwyżek dla nauczycieli, podkreślał na październikowej sesji starosta bolesławiecki. Chodzi o podwyżki wynegocjowane przez nauczycieli z rządem na wiosnę tego roku, a które są im wypłacane od tego roku szkolnego. Ale obawiam się, bo to wychodzi z konstrukcji budżetu, że w roku przyszłym będziemy musieli założyć deficyt. Na ile on będzie duży, to będziemy sobie ustalać jeszcze w ciągu najbliższego tygodnia. No bo Państwo wiecie, że od września przyszłego roku wchodzi następna podwyżka dla nauczycieli. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, żeby było jasne. Te podwyżki się tym nauczycielom należą. To jest tylko kwestia, skąd my weźmiemy na to pieniądze. Ja uważam, że każdy pracownik powinien zarabiać przynajmniej 1000 euro. W tym roku na zapewnienie nauczycielom podwyżek, jak podkreślał starosta, samorząd wykorzystał wszystkie rezerwy budżetowe. W tym roku udało się, tak? Zmieściliśmy się w ramach posiadanego budżetu, uruchomiliśmy wszystkie możliwe rezerwy, ale naprawdę to są wszystkie już możliwe rezerwy. Udało nam się też zrealizować kilka postępowań przetargowych na te większe zadania inwestycyjne, które przyniosły jakąś wymierną oszczędność i dzięki zaangażowaniu tych środków nie zaciągaliśmy kredytu na sfinansowanie tych zwielokrotnionych wydatków na oświatę. W związku z reformą oświaty szkoły powiatowe zatrudniły 35 nowych nauczycieli, a części z dotychczasowych nauczycieli zwiększono etaty przeliczeniowe. W ubiegłym roku szkolnym do szkół powiatowych uczęszczało ponad 2650 uczniów. Od września tego roku w szkołach średnich jest ich ponad 3,5 tysiąca. Liczba oddziałów ze 102 zwiększyła się do 126. W poprzednich latach szkolnych zdarzało się, że mieliśmy klasy w niektórych szkołach, nie mówię, że we wszystkich, których liczebność wynosiła 20, zdarzało się nawet 16-17. Zgodnie z tą informacją, którą mi przekazano dzisiaj, no w zasadzie w 100% oddziałów liczba uczniów przekracza 30. Czyli można powiedzieć, że nasze placówki szkolne dzisiaj, w tym roku szkolnym, są pełne, no w zasadzie do... To jest maksimum możliwości chyba naszych placówek, ale udało się i tu chciałem serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom i pracownikom Wydziału Edukacji za zaangażowanie, bo udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że u nas uniknięto drugich zmian i trzecich zmian, że po pierwsze wszyscy uczniowie się zmieścili, tak, co jest najważniejsze, i jakichś generalnych problemów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego nie było. Powiat wyliczył, że od września przyszłego roku będzie musiał znaleźć w swoim budżecie kolejne 700 tysięcy złotych na podwyżki dla nauczycieli zapowiadane od nowego roku szkolnego.